Od środy Stany Zjednoczone, jak wiemy, mają już nowego prezydenta. Za oceanem zaczął się więc czas obiecywanych zmian, tych wielkich, jak na przykład powrót Ameryki do porozumienia klimatycznego czy do Światowej Organizacji Zdrowia, ale też i tych zupełnie niepolitycznych. Jak zmieniło się zatem otoczenie prezydenta po zmianie prezydenta, opowie nasza korespondentka Joanna Pinkwart. Zmiana gospodarza Białego Domu łączy się zawsze również ze zmianami w samym Białym Domu, ale w tym roku łączy się również ze zmianami dookoła rezydencji. Te płoty, które Państwo widzą, mają kilka metrów i okalają właściwie cały kwartał miasta, w którym znajduje się siedziba amerykańskiego przywódcy. Tylko uprawnieni do wejścia za te bramy mogą opisać, co się zmieniło w środku. Zmiany po zmianie gospodarza nastąpiły od razu. Joe Biden w kilka godzin po zaprzysiężeniu podpisał kilkanaście rozporządzeń. Wiele z nich odwracało dekrety poprzednika. Między innymi nowy prezydent przywrócił Amerykę do paryskiego porozumienia klimatycznego i Światowej Organizacji Zdrowia, czy zablokował finansowanie sztandarowego punktu programu Donalda Trumpa – muru na granicy z Meksykiem. 10 rozporządzeń dotyczyło za to walki z pandemią, także tej za murami rezydencji. Osoby miały przeprowadzane testy na koronawirusa. Potem dostaje taką opaskę, która jest dowodem, że taki test przeszedł i dopiero mając taką opaskę na ręce może wejść na teren Białego Domu. Równie szybko załoga rezydencji musiała przeorganizować wystrój korytarzy. Jeszcze wieczorem, w dniu inauguracji, na ścianach Białego Domu, korytarzy Białego Domu czy pokoi biura prasowego zawisły fotografie z inauguracji 46. prezydenta. Zdjęcia rodziny Bidenów pojawiły się też na biurku Resolute w gabinecie owalnym. I tam zaszło najwięcej zmian. Tak wygląda gabinet 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. A tak jeszcze do środy wyglądał ten sam gabinet, dopóki zasiadał w nim prezydent 45. Joe Biden zmienił dywan, liczbę flag i popiersia bohaterów. Gdy Martin Luther King zastąpił na półce Winstona Churchilla, obawiano się międzynarodowego zgrzytu. Bo gdy Barack Obama zrobił taką samą zamianę, Boris Johnson, ówczesny burmistrz Londynu, mówił o zniewadze. Jednak tym razem brytyjski premier ustami swojego rzecznika przekazał, że wojny o Churchilla nie będzie. Gabinet owalny jest prywatnym biurem prezydenta i to od prezydenta zależy, jak zażyczy sobie go udekorować. Tym razem pracownicy Białego Domu mieli na to więcej czasu niż zazwyczaj. Donald Trump nie wziął udziału w inauguracji i odleciał na Florydę jeszcze przed 9 rano. Gdy schodził ze schodów Air Force One, Joe Biden wchodził po schodach Kapitolu, by przejąć władzę. Demontaż sceny i wszystkich elementów, które zostały tutaj wybudowane na inaugurację, będzie trwał jeszcze kilka dni. Znacznie dłużej będzie się pewnie za to mówić o zmianach, które zaszły w samej inauguracji. Pierwsza i najbardziej widoczna to brak widzów. Zamiast setek tysięcy osób, 200 tysięcy flag, które symbolizowały gości, którzy mieliby zaproszenia, gdyby nie wybuchła pandemia. Wokół płoty, barierki, żołnierze i pustka. Odkąd przenieśliśmy się tutaj do Waszyngtonu, nie mogliśmy się doczekać uroczystości, imprezy i całej atmosfery. Niestety nie możemy tego poczuć. To jest naprawdę smutne. Wśród 2000 gości największą uwagę internautów przykuł ciepło przyodziany, siedzący samotnie Bernie Sanders. Senator z Vermontu stał się postacią kultową, a w wirtualnej rzeczywistości był już wszędzie. O, tu pan jest z dziewczynami w serialu. Tak, widziałem te memy, ale wiesz, to bardzo miłe. Ale taką poważną zmianą, która na pewno zawita do wszystkich podręczników, jest ta, że pierwszy raz w historii te słowa wypowiedziała kobieta. I tak Kamala Harris została pierwszą panią wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu dla Studia Zachód, Joanna Pinkwart.